Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie i panowie senatorowie, panie ministrze, szanowni państwo. Ja oczywiście też, występując tu na mównicy, chcę przede wszystkim pogratulować ratownikom medycznym z tego statusu, jaki po prostu teraz otrzymują w ramach tej ustawy, przedmiotowej ustawy, nad którą dyskutujemy, ustawy o zawodzie ratownika i o samorządzie ratownika medycznego. Szanowni państwo, samorząd ratownika medycznego to jest samorząd zawodu zaufania publicznego i ma bardzo mocne umocowanie w Konstytucji. Artykuł 17 mówi o zawodach zaufania publicznego i właśnie zawód ratownika medycznego do takich zawodów się zalicza. Jest to szczególna sytuacja, dlatego że my mieliśmy okazję nie w sposób, że my nadajemy status samorządu, że nadajemy po prostu tę możliwość organizowania się w ramach samorządu. Nadajemy nie a priori, nie z góry, tylko nadajemy po 16 latach, odkąd ten zawód medyczny został ustanowiony, a przypomnę rok 2006, 9 września, kiedy taka ustawa została przyjęta. No, wiele wtedy było dyskusji nad tym, czy akurat taka karetka pogotowia, oczywiście mamy różne rodzaje karetek, ale te karetki, w których właśnie jeżdżą ratownicy, czy oni bez lekarza sobie poradzą. No, tu już było mówione, ratownicy są bardzo dobrze przygotowani, bardzo dobrze znajdują się w tej roli, także no, możemy teraz powiedzieć, że przez te 16 lat ratownicy medyczni pokazali, że no, jednak mają prawo do tego, żeby otrzymać właśnie samorząd, żeby mogli się zorganizować w ramach samorządu zawodowego. Te 16 lat to oczywiście na pierwszy rzut oka, na pierwszy plan, no tutaj możemy mówić o pandemii, o koronawirusie i tak dalej, ale to nie tylko to, to są oczywiście sytuacje nadzwyczajne, gdzie ratownicy medyczni w sposób bardzo dobry się sprawdzili. Ale te 16 lat to są też zwyczajne sytuacje, gdzie ratownicy medyczni wyjeżdżali, ratowali życie, ratowali zdrowie, a my jako politycy uczestniczymy w wielu akcjach, w wielu uroczystościach patriotycznych, w wielu uroczystościach lokalnych i zawsze widzimy właśnie karetkę, która właśnie jest obecna z ratownikami medycznymi, możemy z nimi porozmawiać, podyskutować, zawsze po prostu są odpowiedzialni za to, co się dzieje. Zadałem pytanie odnośnie jednego z tych praw, które w ustawie o ratownikach medycznych, o samorządzie się znalazło, mianowicie prawo do orzekania o śmierci. To prawo zostało nadane w kontekście tego, że brakuje lekarzy, nie mamy koronerów, którzy mogliby orzekać. I przedmiotowa ustawa, definiując akcję medyczną, przywołuje tylko i wyłącznie artykuł 41 z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pomimo tego, że w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym mamy definicję akcji medycznej zawartą w artykule 40. I w tym artykule 40 jest mowa o tym, że akcja medyczna to jest po prostu działanie, począwszy od poinformowania o zdarzeniu, o incydencie, począwszy od pierwszego telefonu, aż do czynności medycznych. Natomiast artykuł 41 mówi tylko o czynnościach medycznych. I ja, pytając właśnie o tą sytuację, zwróciłem uwagę na to, że no jednak taki ratownicy, załoga złożona z ratowników udaje się do miejsca zdarzenia, ratować życie, ratować zdrowie. No i okaże się, że tragiczna sytuacja, ktoś po prostu no jednak wcześniej już umarł. I teraz ci ratownicy, oni są w akcji medycznej, oni uczestniczą w tej akcji medycznej i nagle się okazuje, że no skoro nie dojechali przed jeszcze śmiercią, to znaczy, że no nie mają już prawa do orzekania o tym, że nastąpiła śmierć. Wydaje mi się, że ratownicy medyczni, którzy już są w akcji medycznej, o której mówi artykuł 40,
że skoro już są, to nawet jeżeli dojadą do wypadku, czy tam do miejsca zdarzenia, gdzie nastąpił zgon, to jednak powinni zachowywać to prawo do orzekania o zgonie. Natomiast w zapisach tej ustawy jest właśnie artykuł 33, który sprowadza działalność ratowników jedynie do czynności medycznych, czyli do artykułu 41. No oczywiście można, pewnie życie i praktyka pokaże, jak to się wszystko sprawdza. W każdym bądź razie takie pytanie zadałem. Natomiast powracając do samorządu zawodowego ratowników medycznych, chcę powiedzieć, że jest to bardzo radosny moment. Cieszymy się bardzo, że ratownicy ten samorząd otrzymują, że ratownicy sami będą mogli się rządzić, że sami będą mogli ustanawiać te ciała statutowe, które składają się, o których mowa jest w przedmiotowej ustawie. Nie było problemu z tą ustawą w Sejmie. 446 posłów głosowało za, także to bezkompromisowe działania. Natomiast jeżeli chodzi o zawód ratownika, cieszymy się bardzo, że są możliwości, że w ustawie zwracamy uwagę na to, że ratownicy będą mieli większe możliwości dokształcenia się. Otrzymują 6 dni dodatkowego urlopu przeznaczonego na kształcenie. Jest też bardzo ważna informacja, że zawód ratownika, to o czym mówi właśnie przedmiotowa ustawa, zawód ratownika będzie uznawany w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach Unii Europejskiej i chyba w Wielkiej Brytanii też, z tego co pamiętam. Także dziękuję bardzo.